Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Dzisiaj troszkę w nietypowej scenerii jestem tutaj w Poznaniu. Chciałbym, żebyśmy na początku oczywiście wysłali miłość w świat, więc bardzo Was proszę, niech każda osoba wpisze słowo miłość w komentarzu. A gdy będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ta miłość właśnie wypływa do tych wszystkich osób potrzebujących, osób, które są w bardzo ciężkich sytuacjach życiowych, które są daleko, daleko od Boga. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, więc jeżeli możecie, to bardzo Was proszę o ten gest i okazanie właśnie tej miłości. A o to wpisanie w komentarzu to właśnie taka też manifestacja i gest w takiej formie, że jesteście, że też pokazujecie, że łączycie się tutaj wspólnie. Jest nas naprawdę tutaj kilkaset na każdym nagraniu, bo tych komentarzy jest sporo, więc bardzo Wam za to dziękuję. Chciałem Wam powiedzieć, co tutaj robię. Ogólnie jestem tutaj w okolicach Targów Poznańskich. Byłem na festiwalu podróżniczym Śladami Marzeń na Targach Poznańskich. Po wielu latach tutaj wróciłem, to znaczy po wielu latach wróciłem tutaj w sumie po 4 może latach. Jak się zaczęły te wszystkie ograniczenia i tak dalej, no to wtedy już nie byłem. Więc te 4 lata mogły, no 4-5 lat może być. Dzisiaj jest 11 edycja, a ja właśnie byłem, kurczę, no trochę lat minęło. No i chcę Wam powiedzieć, że to są spotkania akurat tutaj z mojej prawej strony, widok na targi. Chciałem, żeby też tutaj taki motyw właśnie koziołków był, akurat tutaj trafiłem, bo akurat jest dobre światło. No i słuchajcie, ja wiele, w sumie lat podróżowałem. Był taki okres, że w ciągu roku wiele razy gdzieś leciałem za granicę, ponieważ idzie nawet teraz kupić bardzo tanio bilety lotnicze. O, akurat leci. Jest taka mgła do góry, że w ogóle nic nie widać, tylko boczne światła na skrzydłach. I do czego nawiązuję? Do tego nawiązuję, że wiele osób się pyta, czy tutaj wyjeżdżać za granicę, czy co robić, bo jeżeli są bliscy za granicą. Miałem też no tutaj pytania takie osobiste, co w takich sytuacjach. Więc powiem Wam tak, jeżeli są osoby, które chcą jechać i tak dalej, też zależy gdzie, bo jeżeli na jakiś drugi koniec świata, tam gdzie nie jest tak prosto z powrotem do Polski i tak dalej, no to bym się zastanawiał. Ale jeżeli jest to gdzieś bliżej, to oczywiście raczej tu nie ma problemu na tę chwilę, aczkolwiek sytuacja jest bardzo, może być bardzo dynamiczna. I myślę, że jeżeli chodzi o takie krótkie wyjazdy, jeżeli byście mogli wrócić w ciągu 2 dni, no to nie powinno być problemu, aczkolwiek raczej by trzeba omijać ten Bliski Wschód, bo tam jeżeli coś się zacznie, to może być problem po prostu z powrotem i z tym jakby, no jeżeli coś tam się zadzieje, no to można nie wrócić. A w telewizji było, że wtedy musieli, pamiętam, jak się zaczęły tutaj te bombardowania, no to wysyłane z Polski samoloty transportowe. Więc no raczej bym radził na to uważać, być ostrożnym oczywiście. Ja sam byłem za granicą chyba na początku tego roku, jak jeszcze rozwoziłem te ulotki, jak organizowałem akcję tutaj modlitw za Polskę. To byłem akurat w Niemczech. I teraz tak, jeżeli pytacie się, jeżeli chodzi o pracę, o powroty, no to lepiej jest oczywiście wrócić na stałe do Polski. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Jeżeli nie możecie wrócić, to zostańcie tam za granicą, gdzie jesteście, bo to jest no też wiadome z różnych względów, bo każdy ma jakąś inną sytuację życiową, tak? Więc pozostaje się wtedy modlić tam na miejscu i po prostu skupiać się bardziej na modlitwie, na wierze, na tym, co jest najważniejsze, a zostaniecie ochronieni po prostu przez całe niebo i to jest ważne. A jak mówię, jeżeli chodzi o mniejsze takie wyjazdy i tak dalej, no to raczej tu nie powinno być, ale zalecałbym powrót do Polski i mogę powiedzieć, wracajcie do Polski, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce, przynajmniej jedno z 2, 3, maksymalnie 4 najbezpieczniejszych miejsc na całej kuli ziemskiej. Tu bardziej chodzi oczywiście o te kataklizmy różnego rodzaju, bo i będą powodzie, i będą trzęsienia ziemi, lawiny różne, lawiny błotne nawet, które były ostatnio podawane w orędziach.
różne wybuchy wulkanów. Naprawdę tego będzie bardzo dużo i trzeba, kochani, uważać. Jeżeli możecie, to wracajcie. Jeżeli nie, no to zostańcie tam, gdzie jesteście, ale módlcie się, to jest bardzo ważne. I ja teraz akurat tutaj byłem na tym właśnie festiwalu podróżniczym. Bardzo lubię chodzić na takie różne spotkania. Jeżeli będę miał jeszcze okazję, no to jeszcze się wybiorę gdzieś tutaj w jakichś w okolicznych może miastach. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy też może gdzieś bliżej jeszcze gdzieś pojadę, bo chciałbym jeszcze pojechać w góry. No i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Jak tutaj po prostu sytuacja w kraju, jakby jaka będzie miała miejsce, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o tutaj Bliski Wschód, jeżeli chodzi ogólnie o sytuację bardziej, jeżeli chodzi o te konflikty militarne, bo tak naprawdę no, trzeba uważać, trzeba mieć na baczności. Nie jestem pewien tylko, jeżeli chodzi o wyloty z samolotami, czy jeszcze trzeba mieć te różne certyfikaty, że tak to nazwę. Nie wiem. Jeżeli trzeba, no to napiszcie w komentarzu, bo ja powiedziałem, o dobra, nie będę się już tutaj, nie mogę niestety tego tematu poruszać, bardzo mi przykro. Oczywiście, zanim to jeszcze dokończę, to chciałbym, żebyście polubili to nagranie, bardzo Was o to proszę. Polubcie to nagranie, dajcie tego kciuka w górę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I jak mówię, ja kocham podróże, uwielbiam podróże. Jeżeli będę mógł, to na pewno w przyszłości, tutaj akurat był Tour Salon, mieli takie busy różne, poprzerabiane na kampery. Ja sam mam tę czwórkę Volkswagena, takiego multivana. Na kempingi się nadaje, na różne takie wyjazdy, ale jeżeli by była jakaś rodzina, czy no jakiś wyjazd taki rodzinny, bądź też taki bardziej, jak to powiedzieć, bardziej zaawansowany wyjazd, no to musiał być jakiś taki większy bus po prostu przerobiony i z różnymi tam funkcjami i tak dalej, bo to jeżeli wyjazd dłuższy i tak dalej, no to trzeba mieć po prostu bardziej komfortowy samochód, ale takie podróże naprawdę są super. Jesteście wolni i naprawdę to polecam, bo to jest super sprawa. Więc no ja mówię, ja na takie imprezy lubię chodzić, lubię czerpać inspiracje od innych osób, bo to tak naprawdę nie trzeba mieć w ogóle pieniędzy, bo można wsiąść na rower, zwiedzić wiele miast, wiele ciekawych okolic, jeżeli chodzi o nawet jakieś tereny górskie, gdzieś nad morzem. Mam znajomą, która zjechała rowerem całą linię Bałtyku, przy okazji wchodząc na wszystkie latarnie morskie. No, są różne osoby, mam też osobę, którą znam akurat ze Środy Wielkopolskiej, akurat ten kolega tutaj był na tej imprezie. No, osobiście się nie znamy, ale z widzenia no, bardzo dobrze, bo też bywam na różnych imprezach, gdzie akurat on też występował. No i on akurat chyba był na pieszo w Rzymie z Polski, piesza wędrówka chyba do Rzymu. No więc naprawdę można czasami bezkosztowo spełniać swoje marzenia, warto je realizować i to gorąco Wam polecam, mimo tego, co się dzieje na świecie, to co się dzieje po prostu no, też w naszych jakby tutaj, jak to Wam powiedzieć, no jeżeli chodzi o Polskę oczywiście, o te wszystkie i ograniczenia, o te różne sytuacje związane z różnymi krajami. Bo oczywiście chodzi o te różne drożyzny, o te inflacje i tak dalej, więc polecam rozwijać się, próbować naprawdę spełniać te swoje marzenia, bo każdy ma jakieś marzenia i nie warto z nimi czekać do samego końca i warto być, powiem Wam jedną rzecz, warto robić sobie takie randki, jakby takie spotkania z samym sobą, warto gdzieś pojechać samemu, zrobić sobie tak do własnej duszy, do własnej osoby taki fajny wyjazd, gdzieś pojechać samemu. I tak naprawdę, żeby być z kimś szczęśliwy, trzeba być szczęśliwym z samym sobą i kochać siebie. I to jest bardzo ważne. Dlatego to gorąco polecam każdemu, żeby też spróbował być, jeżeli jest sam, nie ma partnera, nie ma żony, nie ma męża, nie ma dziewczyny, chłopaka, no to zachęcam i gorąco polecam wyjazdy samemu, gdzieś nawet wsiąść pociąg, gdzieś pojechać, być parę godzin, wrócić do domu. To takie podróże, wierzcie mi, uczą i co polecam, to być uważnym i na wszystko zwracać uwagę, bo tak naprawdę, może o tym nagram jeszcze kiedyś odcinek, są książki Redfielda, które bardzo dobrze mówią o tym, jak my wykonujemy tutaj takie misje życiowe, w których na przykład Bóg stawia nam różne okoliczności, różne osoby na naszej drodze, żebyśmy mogli się rozwijać, spełniać te swoje misje tutaj na ziemi, czerpiać inspiracje, dawać miłość innym i tak dalej. Więc to jest piękne też w podróżach. Więc zanim z kimś nawet będziecie, to polecam samemu
spróbować gdzieś być samemu ze sobą i też się jakby odkrywać swoje wnętrze trochę w taki sposób właśnie związany z podróżami. Ja Wam, kochani, dziękuję. Oczywiście zachęcam tutaj do wsparcia kanału. W opisie tego nagrania znajdziecie wszystkie informacje, jak można mnie wesprzeć. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.